Wnioski o dopłaty bezpośrednie i zagrożenie afrykańskim pomorem świń były tematem powiatowego forum rolniczego, które odbyło się dziś w Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach. Spotkanie zorganizował Urząd Wojewódzki i instytucje wspierające rolników, a całość patronował minister rolnictwa i rozwoju wsi. Organizatorzy chcieli wysłuchać rolników i zachęcić do wypełnienia wniosków o dopłaty drogą elektroniczną. O sprawie mówi poseł Kazimierz Gwiazdowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Chcemy zapoznać rolników z przedstawicielami też poszczególnych instytucji. Tutaj są wojewoda, dyrektorzy poszczególnych instytucji i żeby ci rolnicy właśnie mogli zgłaszać te najważniejsze problemy. Tak? Jak wiadomo, w tym roku jest pewne nowum, bo wchodzi elektroniczne wypełnianie wniosków, e-wniosek i chcemy właśnie zrobić taką kampanię informacyjną, żeby właśnie ta procedura wypełniania tych wniosków przebiegała jak najlepiej, bo to jest pewne nowum dla rolników. Wiemy, że rolnicy obawiają się tych e-wniosków, natomiast chcemy mówić, że to nie to jest takie straszne i myślę, że wszyscy sobie z tym poradzimy przy pomocy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego jak Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W sprawie zagrożenia ASF-em poseł wierzy w działanie stosowanego programu bioasekuracji. W miejscach, gdzie wykryto chorobę, rolnicy muszą stosować środki chemiczne i specjalne maty zabezpieczające, a każdy transport zwierząt jest rejestrowany. Dodatkowo wojsko przeszukuje lasy w poszukiwaniu padłych dzików. No ASF jest na pewno poważnym problemem, zresztą to już nie tylko naszego kraju, ale myślę również większości krajów Unii Europejskiej, a szczególnie tutaj naszych terenów wschodnich, tak, bo ASF występuje w Litwie, na Łotwie, w Estonii, na Białorusi, również na Ukrainie. My na pewno borykamy się z tymi problemami. W tej chwili robimy wszystko, jest ten program bioasekuracji rozszerzony w tej chwili na cały kraj. Myślę, że to przyczyni się do tego, że będzie coraz mniej zjawisk występowania ASF-u, szczególnie u świń. I widać, że jest to zauważalne, że ten program bioasekuracji zaczyna działać, że jest coraz mniejsze zjawisko występowania ASF-u u świń. Jeszcze jest dużo u dzików, ale w tej chwili robimy szerokie akcje odnajdywania tych padłych dzików w lasach przy pomocy tutaj wojska i również wiem, że w najbliższym czasie będzie taka akcja przeprowadzana tutaj na terenie powiatów suwalskiego i syjnyńskiego, żeby te martwe dziki odnajdywać i myślę, że przezwyciężymy. Kolejnym krokiem w walce z chorobą świń będzie budowa płotu na granicy z Ukrainą i Białorusią. Budowa na granicy wschodniej, tutaj no szczególnie z Białorusią i Ukrainą, ogrodzenia, które myślę, że również przyczyni się do tego, że będzie tych mniej dzików napływało ze wschodu, bo tam nie ma w ogóle programu bioasekuracji. I myślę, że sobie z tym problemem poradzimy.